Na program zaprasza Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie. Sponsorem programu jest Kolor Bet. Razem zbudujemy Twoje marzenia. Działdowo po raz 671 obchodziło swoje urodziny. Jak co roku na mieszkańców i osoby przyjezdne czekała moc atrakcji. Podczas tegorocznych urodzin Działdowa imprez towarzyszących nie zabrakło również w samym centrum miasta. Na skwerku przy fontannie swoją twórczość zaprezentowali poeci zrzeszeni w działdowskiej kuźni słowa. Organizatorzy nie zapomnieli również o miłośnikach historii. Reprezentujemy stowarzyszenie, które odtwarza bardzo różne sylwetki. Przede wszystkim od I wojny światowej poprzez drugą, a nawet do końca II wojny światowej, bo w naszych szeregach są również ludzie odtwarzający żołnierzy wyklętych. Dziś prezentowaliśmy przede wszystkim okres I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, a wszystko stąd, że właśnie jesteśmy w przededniu Święta Wojska Polskiego, także rocznicy wybuchu I wojny, nazywanej wówczas Wielką Wojną. I postanowiliśmy pokazać mieszkańcom Działdowa właśnie takie mundury, które nawiązywały do tych rocznic sierpniowych. Główne atrakcje przygotowano na boisku przy ulicy Świerkowej. Z myślą o najmłodszych uczestnikach imprezy przygotowano wesołe miasteczko, a w nim przeróżne atrakcje. Zaprosiliśmy wszystkich na plac zabaw, który w tym roku jest nad podziw dobrze rozbudowany. Widać go za moimi plecami. To jest atrakcja dla całych rodzin, dla wszystkich, którzy chcą i można tam znaleźć wszystkie zabawki dla każdego chętnego. Mamy duży młyn, który widać za moimi plecami. Dużą karuzelę, strzelnice, małe zabawki dla maluchów, zjeżdżalnie, dla każdego coś ciekawego. Dla panów godnych zaimponować swoim paniom, oczywiście jest również strzelnica, jeżeli można wygrać pluszowego misia, jak za starych czasów. Czyli atrakcja dla każdego. Dodatkowych emocji dostarczył dzieciom spektakl, który przeniósł je w emocjonującą morską przygodę. Są to morskie opowieści, bajka edukacyjna, musicalowa. Są to przygody Majtka, który chce namówić kapitana, żeby wyruszyć w rejs. Udaje mu to się i wspólnie z dziećmi zostajemy młodszymi żeglarzami na koniec całej tej historii. Z myślą o starszych uczestnikach imprezy przygotowano prawdziwą muzyczną ucztę. Zagra zespół z Miejskiego Domu Kultury, nasi wychowawcy. Można powiedzieć, dlaczego nie. Następnie toruńska formacja Parasol, w której również gra jeden działdowianin. Po Parasolu na scenę wejdzie grupa The Postman, czyli moim zdaniem najlepsi odtwórcy muzyki Beatlesów, którzy rozgrzeją publiczność do czerwoności, mam nadzieję. A gwiazda wieczoru Kamil Bednarek na zakończenie, mam nadzieję, zrobi fantastyczne show, które będzie ukoronowane pięknym pokazem sztucznych ogni. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek, którego w ramach konsultacji wybrali sami mieszkańcy Działdowa. Kiedy pracowałem w szkole, uczniowie wielokrotnie pytali się mnie, kiedy Kamil Bednarek przyjdzie do Działdowa. Dlatego też pod koniec ubiegłego roku zorganizowałem takie konsultacje społeczne na Facebooku. Zapytałem się mieszkańców Działdowa, kogo chcieliby widzieć na obchodach 671. rocznicy nadania praw miejskich w Działdowie. Wybór padł na Kamila Bednarka. Niełatwo było go ściągnąć. Jest to dzisiaj jedna z bardziej rozrywanych gwiazd polskiego show biznesu. Występ gwiazdy rozgrzał publiczność do czerwoności, a ostatnią atrakcją tego wieczoru był pokaz sztucznych ogni. Pierwsza urodzinowa działdowska dycha to bieg zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. 113 uczestników imprezy udowodniło, że świętować można również na sportowo. Duże zainteresowanie biegiem przeszło najśmielsze oczekiwania samych organizatorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji i zaskoczeni tym, że z tak odległych miejscowości przyjechali do nas zawodnicy. Zwycięzca biegu był z Kraśnika, z klubu z Kraśnika, z tego co zdążyłem spojrzeć na wynik. Uczestnikom pomimo wysokiej temperatury udało się pokonać 10-kilometrowy odcinek poniżej 40 minut. Zwycięzcy biegu już dziś planują wziąć udział w imprezie za rok. Cieszę się bardzo, że wygrałem. Jestem pierwszym zwycięzcą tego biegu, ponieważ jest to pierwszy bieg, także ustanowiłem też od razu i rekord trasy. Za rok przyjadę go oczywiście poprawić. Jak kalendarz dopisze i start będzie w takim terminie dla mnie odpowiednim, że będę miała czas, to oczywiście przyjedziemy.
Dni Działdowa dobiegły końca. W ocenie organizatorów, jak i samych uczestników była to udana impreza. Już dziś warto zarezerwować swój czas, by za rok wziąć udział w tych niezwykłych wydarzeniach. Na program zaprosiło Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie. Sponsorem programu był Kolor Bet. Razem zbudujemy Twoje marzenia.